Bogu Rodzica, Dziewica, Bogiem Słowiena Maryja, u Twego Syna, Gospodina, Matko. Ewangelii według świętego Jana. Jezus, wstrząśnięty do głębi, oświadczył: uroczyście zapewniam was, jeden z was mnie zdradzi. Zakłopotani uczniowie spoglądali na siebie, nie wiedząc, o kim mówił. Jednym z tych, którzy zajmowali miejsce najbliżej Jezusa, był uczeń, którego Jezus miłował. Jemu to Szymon Piotr dał znak, aby dowiedział się, o kim mówił. On więc oparł się na piersi Jezusa i zapytał: Panie, kto to jest? Jezus odrzekł: to ten, dla którego zamoczę kawałek chleba i dam mu. Fragment Ewangelii z dzisiejszej liturgii słowa wspomina o uczniu, którego Jezus miłował. W przeczytanym powyżej fragmencie ewangelista po raz pierwszy wspomina tego tajemniczego ucznia. Dowiadujemy się, że ów umiłowany uczeń podczas wieczerzy zajmuje miejsce najbliżej Jezusa przy Jego piersi. Przez Jego pośrednictwo to apostoł Piotr, pierwszy wśród uczniów, pyta Jezusa.
W dalszej części Ewangelii dowiadujemy się o ścisłej łączności umiłowanego ucznia z apostołem Piotrem. Można by rzec, że ci dwaj, apostoł Piotr i umiłowany uczeń, są przedstawieniem dwóch rzeczywistości w Kościele. Piotr, przedstawiciel hierarchii, zewnętrznej struktury Kościoła, umiłowany uczeń, reprezentant głębokiej relacji miłości z Chrystusem, reprezentant życia Duchem Chrystusowym. Kiedy w Kościele te dwie rzeczywistości się przenikają, wówczas wspólnota żyje pełnią życia. Kiedy Kościół żyje tylko zewnętrznymi strukturami, wyrażanymi w ciągle nowych zarządzeniach, prawach, nie dbając o Ducha Jezusa Chrystusa, który jest sensem Jego istnienia, wówczas wspólnota staje się skostniałym trupem, gałęzią odrąbaną od drzewa, a tym drzewem jest Chrystus, źródło życia i świętości Kościoła. W Ewangelii Janowej Piotr radzi się i pyta umiłowanego ucznia. Umiłowany uczeń wprowadza Piotra na dziedziniec arcykapłana, aby ten był bliżej Jezusa. Umiłowany uczeń towarzyszy Piotrowi w drodze do pustego grobu. Umiłowany uczeń po zmartwychwstaniu Jezusa przy połowie ryb rozpoznaje Jezusa i wskazuje go Piotrowi, mówiąc, że to jest Pan. Wreszcie to umiłowany uczeń wytrwał przy krzyżu Chrystusa i to on przyjął Matkę Jezusa, Maryję, do swego życia, a Maryja stała się Jego Matką. Jak świadczy Ewangelia, bycie umiłowanym uczniem Jezusa prowadzi do prawdziwej jedności z Matką Jezusa, Maryją. To uczeń, który najpierw był blisko serca Jezusowego, został wyróżniony przez Jezusa do tego, aby stać się synem Maryi, żeby przyjąć ją do siebie. Przyjmując Maryję, umiłowany uczeń Jezusa ma możliwość jeszcze głębszego poznania Mistrza w szkole Maryi, Jego Matki. Maryja ukazująca Chrystusa, Chrystus powierzający ucznia Matce. Maryjo, przyjęta przez umiłowanego ucznia za Matkę. Maryjo, przyjmująca umiłowanego ucznia za swego Syna. Prosimy Cię w tym wielkim tygodniu, w tym czasie zmagania dobra i zła, światła i ciemności, aby w ciele Chrystusowym, w Kościele, którego głową jest Chrystus, priorytetem było zawsze szukanie Boga, pragnienie Boga. Niech członkowie wspólnoty Kościoła Świętego mocą łaski Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego i przez Twoje modlitwy, Maryjo Matko, będą tymi, którzy należą do Chrystusa, którzy są chrześcijanami nie tylko z nazwy i tradycji, ale ożywieni Duchem Świętym staną się umiłowanymi uczniami Jezusa. Prosimy zwłaszcza za tych, którzy pracują w różnych strukturach Kościoła, aby stawali się umiłowanymi uczniami Chrystusa, aby mieli czas, by w milczeniu modlitwy przyłożyć swe ucho do najsłodszego serca Jezusa. Jest to droga do synostwa Bożego, ale także droga ku Tobie, Matko, aby stać się prawdziwym Twoim dzieckiem. W tym naszym modlitewnym czuwaniu Twojemu niepokalanemu sercu, Maryjo Matko, powierzamy wszystkich obecnych w kaplicy Twojego cudownego obrazu, wszystkich, którzy w sposób duchowy i przez środki przekazu są tutaj razem z nami. Polecamy Tobie, Maryjo Matko, Episkopat Polski wraz z jego przewodniczącym, arcybiskupem Stanisławem Gondeckim, ordynariusza częstochowskiej metropolii, księdza arcybiskupa Wacława Depo, generała naszego zakonu, ojca Arnolda Chrapkowskiego, przeora konwentu jasnogórskiego, ojca Samuela Pocholskiego, kustosza naszego sanktuarium, ojca Waldemara Pastusiaka. Oddajemy Twemu sercu naszą ojczyznę, Polskę, wraz z prezydentem Andrzejem Dudą,
rząd wraz z premierem Mateuszem Morawieckim i wszystkich sprawujących władzę. Prosimy o nowe i święte powołania kapłańskie i zakonne w naszym zakonie i na całym świecie. Prosimy za naszych braci, kleryków, juniorzystów, nowicjuszy. Prosimy o umocnienie w miłości Bożej tych, którzy odpowiedzieli na łaskę powołania. Prosimy o pokój, najpierw w ludzkich sercach, potem między sąsiadami, o pokój w rodzinach, o pokój na świecie, w Polsce, na Ukrainie. Polecamy naszych chorych współbraci. Polecamy Tobie, Matko, również członka naszej jasnogórskiej wspólnoty, ojca Izydora Matuszewskiego, w dniu jego urodzin, imienin. Prosimy również o siłę w niesieniu krzyża cierpienia po śmierci ukochanej córki Nadli dla rodziców, o łaskę zdrowia dla Zosi Pająk. Polecamy Tobie maturzystów z pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Bolesława Prusa w Siedlcach. Polecamy Tobie parafię Najświętszego Serca Pana Jezusa Wierna Rzeka z diecezji kieleckiej, która dzisiaj podejmuje nocne czuwanie. Modlimy się za rycerzy Kolumba przy parafii świętego Wojciecha w Częstochowie z racji 10. rocznicy utworzenia Rady, o łaskę zdrowia dla Grażyny Pietrykowskiej z Londynu oraz uzdrowienie dla księdza Marka Reczka i Joanny Bernasińskiej w intencji Marii Kubas, za kapłanów archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej w 40. rocznicę święceń kapłańskich, o uzdrowienie dla Gabrieli, również za świętej pamięci księdza biskupa Zbigniewa Józefa Kraszewskiego w 19. rocznicę śmierci. Rozważać będziemy tajemnicę zmartwychwstania Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. We wszystkich intencjach polecanych w Księdze Apelowej za naszych dobrodziejów, konfratrów, a także za wszystkie, we wszystkich osobistych intencjach, które nosimy w sercach, pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielka, naszymi prośbami. Racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas pojednaj. O błogosławieństwo apelowe prosimy księdza arcybiskupa Wacława Depo. Dnia 4 kwietnia 1926 roku ukazał się pierwszy numer tygodnika katolickiego Niedziela, założony przez pierwszego biskupa Częstochowy, biskupa Teodora Kubinę. Skoro tytuł Niedziela to oznacza zmaganie eucharystyczne o człowieka, a to jest zmaganie o zwycięstwo prawdy i wolności od grzechu. Dlatego każdą Eucharystią dajemy odpowiedź Chrystusowi, czy chcemy być z Nim, czy obok Niego. Dlatego dziękujmy Panu Bogu za dar Chrystusa i każdą niedzielę. Pan z Wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Gdyś pod krzyżem.